Witam, witam serdecznie na kanale Wiedźma ze Wschodu. To Aida Wysocka. Zapraszam Was na czytanie pod tytułem Co dla mnie, czyli dla Was, przyniesie relacja z osobą, o którą myślisz. Czytanie skierowane dla tych, kto się zastanawia, czy warto inwestować swój czas, swoją energię w relacje z pewną osobą. Będzie chodziło o relacje romantyczne, ale można spróbować, jeżeli ktoś ma na przykład biznesową relację, przyjacielską relację, też można spróbować zobaczyć, jak to karty pokażą. Też czytanie bardziej skierowane dla osób, kto ma kontakt. Jeżeli kontaktu nie ma, można też spróbować, ale to będzie w najmniejszym stopniu dla Was. Cztery opcje do wyboru. Numer jeden. Różowy kwarc, dwójeczka malachit, numer 3 korneol i numer 4 ametyst. Wybieracie swoją opcję. Ja dziękuję wszystkim, kto jest ze mną, kto pisze komentarze, kto wspiera ten kanał, kto subskrybuje. To niesamowicie pomaga w rozwoju tego kanału. Tworzymy taką ezoteryczną przestrzeń i jestem Wam bardzo za to wdzięczna. Dziękuję i jeszcze raz dziękuję wszystkim. I zaczynamy od jedyneczki. Co przyniesie dla Was relacja z osobą, o którą myślicie? Tutaj u niektórych mogą być iluzje. Być może nie widzicie dokładnie, do końca, kim ta osoba jest. Zobaczymy, co dalej karty pokazują. Czyli tutaj może być bardzo dużo różnych rzeczy, ale one nie są konkretne na razie, takie niepraktyczne. Może ta osoba Was wprowadzać w takie stany, kiedy Wam coś się wydaje, coś będzie tak, wkładamy duże oczekiwanie. No zobaczymy, jak dalej. Co przyniesie dla wszystkich, kto wybrał jedynkę, relacja z osobą, o której myśli jedynka. Znaczy tutaj, kochani, wychodzi tak, że ta osoba albo relacja z tą osobą może stworzyć jakieś iluzje pomiędzy Wami. Niby takie wow, może dużo różnych możliwości i relacja może się rozwijać szybko, ale ta karta mówi o tym, że mogą być tutaj zatrzymania, mogą być takie wycofanie, być może Wy możecie się wycofywać albo ta osoba, że będzie tutaj potrzeba być może coś zatrzymać, być może przemyśleć coś, tak? Może jakby z jednej strony najpierw iść bardzo szybko, tak? A później się zatrzymywać, tak? Weźmiemy jeszcze tutaj dwie karty. Co dla Was przyniesie relacja z osobą, której myślicie? Na Wasze samopoczucie. Jak będziecie siebie czuć w relacji z tą osobą? Znaczy, karty mówią, że relacja może być karmiczna. Powiem tak, większość relacji, większość osób, kto przychodzi w nasze życie, to jest przeznaczenie, karma, my przechodzimy pewne procesy, pewne lekcje życiowe i to nie znaczy, że to jest coś strasznego. Co dla Was? Tutaj wygląda na to, że to może Was wzmocnić, to może Was wyprowadzić na jakiś nowy poziom. Być może to dla Was przyniesie, możecie tutaj być i parą, tak, i być może nawet i w związku, ale karta mówi, tutaj bardzo ważnym jest jakby równowaga. Bo jest ryzyko, że Wy możecie dawać od siebie za dużo. Zobaczcie, no tutaj 3, tutaj 2, sobie 1 tylko zostawię. Albo odwrotnie też. Być może ta osoba przedstawia się Wam jako ktoś taki mega fajny, mega... Być może jest fajny, tak?
Ale przy tej karcie też może być, jakby nie do końca to było tak, jakby wam się pokazuje na obecny moment. Nie znaczy, że to jest ktoś zły. Po prostu może być coś takiego, co nie jest prawdą albo jakby niespełnienie jakichś waszych oczekiwań. Więc tutaj za minusem może być równowaga pomiędzy braniem a dawaniem. Jako również takie etapy, kiedy ta relacja może się zatrzymywać. Plusem dla was będzie, że wy możecie wyjść na nowy poziom budowania relacji. Czyli dla was to może być lekcja karmiczna, wy możecie się wzmocnić. I weźmiemy wam jeszcze na Lenormand zapytamy. Co dla was przyniesie relacja z osobą, o którą myśli jedynka? Widzicie, karmiczne relacje. Karty jeszcze raz potwierdzają. Samopoczucie wasze. Was może być samopoczucie, że albo was oszukują, albo wami manipulują w tej relacji. I ta karta też mówi, że tutaj najważniejsze nie pozwolić manipulować sobą i też nie takiego, żeby nie było wyczerpania, że ja za dużo daję od siebie, bo my niczego nie musimy. Tak, jeżeli widzicie, że ta osoba nie daje wam w zamian, to jakby przestać dawać. No i pokazują karty, że tutaj mogą być trudności w komunikacji, obciążenia, jakieś takie trudne przeszkody. I przeszkody mogą się wiązać z komunikacją. Tak, potem wyszła karta ptaków. Też to może być pomiędzy wami komunikacja, to też może ta karta może mówić o tym, że inne osoby. Tak, że ktoś gdzieś gada, inne osoby w tym. Takie podgadywanie, obgadywanie, wiecie, no, nawet dla niektórych, dla niedużej ilości, ale może też tak być. To może być ktoś z rodziny, ktoś z byłych partnerów. Tutaj może wchodzić w grę. I przechodzimy do dwójeczki. Co dla was przyniesie relacje z osobą, o którą myślicie? Tutaj ta karta mówi, że to może dać wam pewną stabilność, tak? Czyli ta relacja może być stabilna. Może nie być mega wesoła, mega taka. Zobaczymy, jak dalej karty pójdą. Pewną stabilność, pewna taka poczucie komfortu, poczucie bezpieczeństwa. Co dla was przyniesie relacja z osobą, o której myślicie? Tutaj karty pokazują, że możecie z tą osobą być bratnimi duszami. Pewną równowagę ta relacja może przynieść w wasze życie. Też dla niektórych karty pokazują, że może być nowe ludzie, przyjść jakby nowe środowisko, tak? Jak jakiś etap w waszym życiu się zamknie i wy wchodzicie w nowe środowisko. Dla niektórych to może się wiązać nawet z inną kulturą, za granicą, albo w ogóle nowy etap, ciekawy etap w waszym życiu. Pokazałam kartę, że relacja może być dość stabilna i taka, gdzie jest balans. Wszystko na swoich miejscach, jest porządek.
Wszystko mi tutaj na to pokazuje, że to może być wasza bratnia dusza. Się tutaj. Bratnia dusza albo osoba, z którą tutaj taka karta, ona często pokazuje na takie rodowe różne rzeczy. A może tak być, że z tą osobą na przykład byliście już w związku, bo tutaj jako powrót. I ta karta też mówi, to jak ratunek. Wy możecie być tak, jakby ratunek, jako pomocnik dla tej osoby, jak i również ta osoba. To takie wzajemowsparcie. Widzicie, tutaj poczucie komfortu. Tutaj może nawet i ślub być. Może nawet być ślub. No, nie pokazano, że tutaj jest dużo jakichś takich, wiecie, emocji, wow, że jest jakieś szaleństwo. Bardziej by to była taka komfortowa, stała relacja, gdzie jest moralność, gdzie jest dobrobyt finansowy, tak? Gdzie wszystko na swoich miejscach. Więc tutaj bardzo fajne karty wyszły. I weźmiemy wam jeszcze kartę Lenormand. Co dla was może przynieść relacja z osobą, o której myślicie? Tutaj też karty pokazują, że to relacja taka może być karmiczna, z przeznaczenia. To może być i ślub nawet, tak? Albo to już na przykład jest wasz partner albo partnerka. Jedynie co, ta karta niedźwiedzia może pokazywać, że może tutaj próbować ta druga osoba dominować, naciskać, tak? Bardziej jakby przekraczać wasze granice, tak? Ale w plusie tutaj idzie takie bardzo mocne, takie poczucie komfortu, spokoju, takiego balansu i taka moralność, pomoc jakby też tutaj jest pokazana. Weźmiemy być może na wasze samopoczucie, jak wy siebie będziecie czuć, tak? Jak wy będziecie siebie czuć w relacji z tą osobą. No widzicie, tutaj może być. Widzicie, księżniczka siedzi w wieży. Może być poczucie samotności. Na tle emocjonalnym może wam czegoś brakować tutaj. Tak jest pokazane. U was wszystko, co będzie wam potrzebne, jeżeli chodzi o materialne sprawy, to tutaj jest w porządku. Takie bytowe, emocjonalnie, jakby brakowało wam pewnych emocji. Tutaj tak. Dobrze, przechodzimy do następnego, do trójeczki. Numer 3. Co przyniesie relacja z osobą, o którą myślicie? Tutaj, kochani, pierwsza karta już mówi, że ta relacja może przynieść zmartwienie, niejasności, nieporozumienie, uzależnienie emocjonalne i złe stany emocjonalne. Co dla was przeniesie relacja z osobą, o którą myślicie? Tutaj idzie poczucie samotności. Tak jakby tutaj nie za bardzo ja widzę. Jakby to taka relacja, która mogłaby być, na którą trzeba byłoby bardzo dużo pracować. I relacja, gdzie mogłyby być wycofania tej osoby, byłyby zatrzymania, kiedy by to się nie rozwijało.
Weźmiemy jeszcze jedną kartę. Tutaj dla niektórych też idzie taki przekaz, że ta relacja z tą osobą, o którą pytacie, może być drogą do tego, że ktoś nowy pojawia się w waszym życiu. Tutaj jakby karty nie pokazują jakiegoś aktywnego rozwoju tej relacji, jakby takie wycofanie. No i też na tą osobę, o którą pytacie, to tutaj wyszła karta Król Buław. To człowiek, wiecie, który taki może za dużo czasem obiecywać, który taki energiczny, w którym dużo takiej energii i ognistej, ale to też człowiek, który może się i szybko wypalać. Więc takie osoby często tworzą jakieś niejasności i wprowadzają ludzi w iluzje, niechcący. No, czasem ktoś specjalnie to robi, ale czasem ludzie, oni są takiego typu, oni napaleni, gadają, obiecywają, mogą bardzo mocno, elegancko tak zabiegać o kontakt, a później tworzą się jakieś problemy, bo tutaj wychodzi jakby dla was by to przyniosło takie osamotnienie, poczucie, że nic się nie rozwija i człowiek się czuje w samotności i tutaj próbuje jakby na to pracować, a tutaj jak nie pracuj, tutaj zasady mężczyzny, których trudno złamać. Ale też karty mówią, że poprzez tą relację może przyjść w waszą przestrzeń jakaś nowa osoba. I zapytamy jeszcze karty Lenormand. Co dla was może przynieść relacja, o którą pytacie? Tutaj karty pokazują, że takiego jakby zbliżenia mogą być jakieś fajne rozmowy, mogą być nawet w fajnych miejscach, możecie przebywać z tą osobą, ale rozmowami jakby stabilizacji takiej tutaj karty nie pokazują. Tak? Zobaczymy na wasze samopoczucie. Czyli mogą być fajne rozmowy, takie nawet i obiecywanie i romantyczne rozmowy, ale to nie zbliżenie, niestabilność. Jak wy będziecie siebie czuć w tej relacji? Widzicie, trumna, strach, pozycja zablokowania, oczekiwanie cały czas na wiadomości, jakby człowiek cały czas na coś czekał. I tutaj widzicie zawieszenie, poczucie osamotnienia. Taki przekaz dla trójeczki i przechodzimy dalej. Ametyst, kto wybrał numer 4? Co dla was przyniesie relacja z osobą, o którą pytacie? No, ta karta mówi, być może komuś z was trzeba będzie podjąć decyzję. Ta relacja może spowodować takie procesy, kiedy trzeba będzie podejmować ważne decyzje. Albo też ta karta pokazuje, że możecie być parą z tą osobą. Możecie być parą. Co dalej dla was ta relacja? Czyli ta relacja może spowodować jakieś straty w waszym życiu. Nową drogę. Jakby coś być może trzeba zostawić za sobą, zanim rozpoczynać, tak? Co dla was przyniesie ta relacja? Tutaj karty mówią, że być może komuś, albo wam, albo tej osobie trzeba będzie coś skończyć, z czymś się pożegnać. I dopóki to coś nie będzie zakończone, nie będzie uregulowane, a to mogą być problemy w tej relacji. Co dla was przyniesie ta relacja? No, pokazuje karta, że za bardzo, za fajnie by siebie nie czuli tutaj. Jakby też poczucie braku, poczucie takiego
być może i porzucenia, jakby brakowało ciągle czegoś. Też tutaj uwagę trzeba zwrócić dla niektórych z Was na Wasze zdrowie i na finanse względem tej relacji. Kochani, nieraz tak jest, jeżeli w nasze życie przychodzi nieodpowiednia osoba, albo mężczyzna, albo kobieta, z którą my próbujemy budować związek, nieraz nawet nam wychodzi na sferę finansową źle. Więc tutaj bardziej byłoby za minusem dla Waszego samopoczucia, zdrowia, albo nawet i na finanse dla niektórych. No tutaj może być, kochani, tak, jeżeli Wam trzeba coś zostawić dla tej osoby, jakieś tutaj uregulować sprawy sądowe, może rozwodowe, to może być z tym powiązane. Albo na przykład, jeżeli to się wiąże z jakimiś wyjazdami, z jakąś drogą, to może przekładać się na samopoczucie i na finanse. Tak, no weźmiemy tutaj, chcemy się jeszcze więcej wziąć. Co dla przyniesie? Powiem tutaj, kochani, karty też tutaj za bardzo nie radzą. Tutaj pokazane jakieś manipulacje, być może też próby wykorzystać. Więc tutaj trzeba też być ostrożno, zanim jakby wyjaśnić tutaj. Jeżeli to jakaś nowa osoba, to lepiej tutaj sobie jeszcze posprawdzać. Takie karty idą niezbyt optymistyczne. Weźmiemy jeszcze na Lenormand, co karty powiedzą. Tutaj zobaczcie, jeżeli ktoś pyta o biznesy, być może współpraca biznesowa, to ona może tutaj być takim, mogą być rezultaty, ale bardzo trzeba ostrożnie, ponieważ tutaj karta pokazuje, że ktoś by chciał Was wykorzystać w tym, jakby narzucić jakieś swoje zasady, tak, że tylko tak, a nie inaczej i to by nie byłoby korzyśnie dla Was. Na Lenormand. Co dla Was przyniesie relacja, o którą pytacie? Tutaj też nie pokazują karty stabilnej relacji. Bardziej idzie, że tak, mogłyby być jakieś kontakty, które by może byłyby nie do końca prawdziwe, jakby nie, które by nie doprowadziły do jakichś konkretnych rzeczy, o tak. Na Wasze samopoczucie. Na Wasze samopoczucie. Tak, ta relacja mogłaby Was pocieszyć, tak? Rozweselić w pewnych momentach. A w pewnych momentach i też mogą być i nieprzyjemne uczucia. Jeśli brać na tle uczuciowym. A nawet rozzłościć. Jeśli podsumować, to powiedzmy, jeżeli ktoś by oczekuje z Was takiej stałej relacji, tutaj karty nie pokazują, tutaj trzeba byłoby bardzo dużo na to pracować i coś zmienić, być może komuś tutaj trzeba zmienić miejsce zamieszkania, być może gdzieś kogoś zostawić, może zmienić pracę, tutaj pokazane naprawdę bardzo takie komplikacje. Znaczy taki przekaz dla tych, kto wybrał u nas ametyst, bardzo Wam dziękuję. To było ze mną. Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.